Siema, witam, wystartowały testy. Pierwsze chyba alfa testy Delta Force Hawk Ops. Tutaj oczywiście mamy kilka trybów do wyboru. Mamy pierwszy tryb, czyli ten Extraction Looter typu Tarkov. Mamy drugi tryb typu Battlefield. I mamy trzeci tryb kampania. Mnie oczywiście interesuje tylko ten pierwszy tryb, czyli typu Tarkov, Extraction Looter. No i jak to wygląda? Gra jest mega ogólnie podobna do Areny Breakout Infinite. Tym, że jest troszkę szybsza, ale to zaraz. Tutaj mamy nasz staż. Tutaj możemy sobie kupować powiększenie staszu. Tutaj mamy nasze itemki, co mamy na sobie i tak dalej. Jak najdziemy na każdy item, to wyświetla się jego wartość. Mniej więcej. Ale możemy sobie to oczywiście posortować wszystko. Selnąć tak jakby wszystko naraz. Także tutaj tyle. Dalej mamy klasy postaci, bo w tej gierce mamy klasy postaci i jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, z tego dwie są zablokowane. I tutaj mamy jakiegoś gościa, powiedzmy damage dealera. Ten gościu powiedzmy też, tu jest healer. Tu jest, nie wiem, no jest niby ikonka tanka jakiegoś. These muscles aren't just for show. Inżynier. Check it. My arrows are... No i tu babeczka z łukiem. I tu z jakimiś dronami, ale ona jest zablokowana. Dalej mamy NPC-ów. I tutaj mamy oczywiście misje. UI misji. Jeżeli ktoś grał w Arenę Breakout Infinite, to giga podobne. Tak, u każdego NPC-a mamy misje. Tutaj mamy NPC-ów. To UI też jest mega podobne do Areny Breakout. Dalej mamy Auction House, który też jest mega podobny do Areny Breakout. Tylko że nie ma chyba tygodniowych limitów, a w Arenie Breakout można było 500 przedmiotów tygodniowo wystawić. Tutaj takiego limitu nie ma, albo przynajmniej nie widzę. Ja ogólnie to muszę sobie wystawić na nowo, bo cena tego tak jakby cały czas spada i nie mogę się tego pozbyć. I tutaj mamy co zakupiłem, a tu co sprzedałem. A tutaj mamy nasz hideout. Tu możemy sobie upgrade'ować wszystko. Tu staszyk, armor bench, do kraftowania armorów, workbench do kraftowania ammo i tak dalej, i tak dalej. Tylko na to trzeba wbijać levele. Levele postaci. No i potrzebujemy do tego też itemów, nie? Żeby to wszystko zupgrade'ować. No a tutaj później możemy craftować, jak sobie to zrobimy. Mamy Gunsmitha, czyli mamy tutaj wszystkie bronie pokazane. Cyk, całe info, recoil broni. I to w sumie tyle. I mamy rankedy, które albo nie działają, albo nikt ich nie gra. Jeszcze nie udało mi się zagrać. Tutaj jakieś rankingi. I docelowo tutaj mamy rangi i za rangi będą skinki plus awatary. No właśnie, dodatkowo do tego będzie ranking. To mi się akurat mega podoba. No i co, w zasadzie tyle. No modowanie broni mamy takie jak w Tarkowie czy w Arenie, mega podobne. Mamy naszą brońkę, tutaj sobie klikamy, cyk, zmieniamy. Możemy też od razu sobie kupić, zamontować. Widzimy, ile co jest warte. Jak sobie klikniemy, no to mamy, co nam to daje i tak dalej, albo co zabiera, nie? Dobra, pójdziemy sobie w gierkę. Ja takie shitowe itemy mam. Lepszych na razie nie biorę, bo będę z randomami leciał. Niestety nie ma trybu solo, co mi się mega nie podoba. Trzeba grać trójki albo się gra z kimś. Albo po prostu dobiera nam trójki. Tu są jakieś eventy oczywiście. Cyk, sobie coś klejmujemy. Dobra. No. Tak to wygląda. Mamy aktualnie dwie mapy. Tu jest Blackside, to jest nasz hideout. No i dodatkowo tu ma być więcej map. Z tym, że tak jak w arenie, każda mapa ma dwa tryby. W arenie był chyba nawet jeszcze trzeci tryb. Tutaj są dwa. Trzeba zapłacić trochę hajsu.
No i trzeba mieć jakiś tam level, żeby to blokować, nie? I coś tam można, kurde, zebrać z tego, ale nie wiem, o co tu chodzi. To jest jakby pierwsza mapa, a to jest druga mapa. I tu nam pokazuje, jakie questy mamy na danej mapie. Więc pójdziemy sobie normala, jakimiś ziomeczkami. Tu nam pokazuje, że nie mam ammo. Nie mam ammo? 5. Czekajcie, jakie jest ammo tej broni? 5,56, 45. Dobra, to weźmy tyle. Tu sobie możemy kupić ammo, jak mamy mało. To czasami trochę parkowane jest. Tu ogólnie możemy się ubrać. To jest też mega fajne. Tu mamy medy. Wybieramy sobie, czego nam potrzeba. Klikamy i to nam kupuje albo pobiera ze stasza, jeżeli mamy w staszu. Nie mam tego, więc to sobie kupię. Tyk. No i co? W zasadzie tyle. Można wystartować. Dam, żeby mi sfilowało skład. I lecimy normalka. A, w ogóle jak ktoś chciałby, nie ma dostępu do gry, bo trzeba albo dostać dostęp, albo mieć kluczyk. No to proszę bardzo, kluczyk, kto pierwszy, ten lepszy. Kluczyk na Steama do bety. Dobra, i to wygląda tak, że tutaj nam wybiera lokalizację. To jest mapka, tak jakby ta pierwsza. I ja myślę, że spimy akurat tutaj i tutaj mamy sejfik. Ta gierka jest jeszcze łatwiejsza niż arena, bo tutaj mamy zaznaczone jakieś tam sejfy, komputerki do zhakowania i tak dalej. W arenie tego nie ma, no i gra mi bardziej koda przypomina, co zresztą zaraz zobaczycie. Tak, dobra, idziemy tutaj. Jeżeli chodzi o poruszanie się postaci, strzelanie czy zabijanie, no to gierka dużo bardziej koda przypomina niż jakiegoś Tarkowa. No i plus mamy te klasy postaci, nie? Moja klasa postaci ma heala, taki pistolecik z healem pod X-em, który aktualnie się ładuje. Pod V-ką mam smoka i pod G chyba też mam smoka, jeżeli dobrze kojarzę. Idziemy sobie teraz tutaj. Oczywiście tu są boty, tak jak w Tarkowie czy w arenie. I oprócz tego mamy też innych graczy, nie? O, cyk. O Jezu, się wystraszyłem, nie? Dobra, healek. O, bo tam był chłop z rakietnicą. Ja pierdzielę, no. Dobra, padł. Jeżeli chodzi o lootowanie, to wygląda to tak. Powoli nam po każdym itemku lootuje. Ale nic ciekawego nie było. Kurde, ja mam nogę połamaną. Czy ja mogę czymś to naprawić? Nie mam pojęcia. Dawaj, tego użyję. No a tak wygląda leczenie. Też w miarę szybkie. Można chodzić, nie trzeba stać w miejscu. Nie wiem, czym ja to połamanie mogę, kurde, uleczyć. Nie mam pojęcia. Nie wziąłem chyba nic takiego. Chyba, że tym uleczę. Zaraz zobaczymy. Tak, uleczyłem, dobra. Czyli to leczy wszystko praktycznie. Także git, chłop tu sejfik zlutował. Przeważnie rzeczy, które można zlutować, się podświetlają, jak do nich podejdziemy. Więc w tej kwestii też jest dużo łatwiej. Dobra, jesteśmy tutaj. Tutaj mamy. Ty, ja tu mam questa. Ja sobie tego questa zrobię. Dobra, co ja tu muszę zrobić? Aha. Przytrzymać. I tyle. Cyk. Dobra, questik zrobiony chyba, tak? Tak. Tutaj mamy kontrakty, z których dostajemy troszkę hajsu i możemy dostać jakieś tam itemy. A polegają na tym, że nie wiem, albo musimy kogoś zabić, albo coś, różnie to. Różnie jest, różne są te kontrakty. Tam się gdzieś typy z przodu strzelają. Cyk. Tu mamy kontrakcik. Pyk. Odpalamy. Dobra, musimy jakieś NPC-ów po prostu zabić. Tutaj są. Tam jest jakiś NPC z miniganem. Prawdopodobnie o niego chodzi.
Kurde, o. Oła. Movement postaci też jest bardzo dokłada, podobne. Myślę, że szybki, nie? Mamy coś ciekawego? Gun powder. Ale syf. Dobra, uleczymy się. Self heal ma tylko ta postać. Co to jest za smoke? Nasz smoke? Czy nie? Nie mam pojęcia. Dobra, whatever, ja bym poszedł tutaj. Także, no moim zdaniem tak powinien wyglądać tryb DMZ. Jakby tak wyglądał tryb DMZ w kodzie, to ktokolwiek grałby w ten tryb, nie? Bo to jak wygląda tryb DMZ w kodzie, to jest śmiech na sali po prostu. Ty. Czaku siedzi tu typ. Dobra, jeden padł. Pytanie, czy nie było ich więcej. Ktoś tam biega. Nie, to jeden chłop tu kampił tylko. Co miał fajnego? Ja nic nie miał. Ty, ale ja mam chyba questa, żeby wziąć taką broń, to wezmę sobie. I w środku na pewno są typy. Co robi mój team? Lutują tego gościa jednego. Prawdopodobnie. Dobra, zobaczmy. Nie widzę nikogo. Tu też nikogo nie ma. Niby. Tam bot biega. Oho, z lewej ty strzela. Ty, zabili kogoś. A! Dobra, heavy ma. Fuck. Ammo nie mam. Dobra, tu wziąłem jeszcze trochę ammo. O kurde. Obsuli mnie. Nie wiem, ja ich nie widzę. Tam są. Ty, powaliłem go. Dobra, dorzucamy. Padli? Czy oni go tylko dobili? Nie no, chyba wszyscy padli. Dobra. Zalutujemy. O Jezu, oni nic nie mieli. Kojnik, doktak. Tactical backpack. Nie no, takie bobaski były totalne, nie? Dobra, ja bym się musiał naprawić. Ogólnie mega szybko tu się rozwalają pancerze, już mam tylko 7. Więc bardzo możliwe, że najdługo mi się popsuje. Mogę sobie hełm naprawić. Animacja jak shieldy w kodzie. Dobra, hełmik sobie naprawiłem. Za dużo lutu w zasadzie nie mam. Ja bym tam kurde poszedł. Do tego budynku zobaczyć. Na ten safe. Tu jest otwarte, więc zapewne ktoś tu był. Bardzo możliwe, że dalej jest. No tak jak mówię, to są trójki, nie? Za kogoś spotkam. To będzie trzech graczy.
A, mój team wziął kontrakt. Też save jest zrobiony? Nie, lol. Niby ktoś tu był, a save'u nie zrobił. O, monetka. Zawsze coś. Czasami jeszcze są kąpiki do zlutowania. W kąpikach też można coś fajnego znaleźć. Ale karta graficzna nie jest jakoś nie wiadomo jak droga. Dobra, kontrakt mamy zrobiony. Słyszałem jak tu ktoś biegał. Chyba, że to na dole. Aha, XD. Oni padli. Też jakieś boty były. Bo jeszcze na górze ktoś jest. Możliwe, że oni się z kimś strzelali. A może to boty biegają? Nie mam pojęcia, zlutowałbym z tego. Nie, no to jakieś bubaski, no i nic nie mieli. Totalnie. Ten może coś miał ciekawego. Dok, tak. Toolkit. Dobra, ten miał radyjko chociaż. No i co, i teraz ekstrakt mamy tutaj, ale najpierw trzeba wejść na górę i go odpalić. Boty biegają. Także idę odpalić ten ekstrakt. Gdzie to było? Tam. Jemu się strzela? O, tu jeszcze można zlutować kompika. Nic ciekawego. Dobra, odpalamy ekstrakcik. To się z jakimś graczem ten mój chłop bił. No i dobra, ekstrakt teraz tutaj za 3 minuty będzie. Mam 3 minuty, żeby tam dotrzeć. Dobra, to ja bym poszedł już powoli. Już miałem sytuację, że odpaliłem ekstrakt. No i jakieś chłopy były przede mną, nie? I tam sobie czekały na mnie, aż ja przyjdę. I za mną wolał szybciej tam pójść. Fuck. Gracz. Ja mam keba rozwalonego. Dobra, pozabijali. Chciałem pomóc, ale nie zdążyłem. No dobra, to tu już nic za bardzo nie ma. Oho. Kolejny gracz. Ammo mi się skończyło, czajcie? Dobra. Mam jakieś ammo. Ale nie za wiele. Ciekawi mnie, czemu on był sam. Ja mam chyba questa, żeby brońkę taką wynieść.
Dobra. Oni się z kimś biją. A ja ammo nie mam za dużo na takie bitki. Ekstrakt za 30 sekund. Trzeba do ekstraktu. Oni cały czas mogą go podnieść, nie? Jak coś. Kurde, nie wiem czy zdążę, chyba nie. Jak nie zdążę, to trzeba go na nowo odpalić. Możliwe, że już ktoś tam jest, nie? I się ekstraktuje. Dobra, i tak nie zdążę, no. Aj. Kurde, jak zwykle debile w teamie muszą się bić całe życie i... skończy się tak, że się nie wyekstraktujemy. Tragedia. Muszę iść jeszcze raz odpalić ten ekstrakt. A tu się ukaże, że są jakieś chłopy. Mój team gdzieś tam sobie biega. I się zaraz wywalę i tyle z tego będzie. Bardziej, że kawa mam rozwalonego na zero, nie? A ktoś tu biega. Prawdopodobnie. Znaczy, no jest szansa, że ktoś tu biega, nie? A jak mam rozwalonego kewa, to tak bym biegał bez kewa po prostu. Tu jest jeszcze komputerek. Można go zhakować. A czekajcie, kropka jest na końcu, same kreski, czyli dziewiątka. Tutaj mamy jedynkę. Tu mamy zero. Cyk. I syf. Idziemy dalej. Oni niech sobie robią co chcą. Ja sobie idę do ekstraktu. Tylko jeszcze się naprawię. Miejmy nadzieję, że nikt nie kampi na mnie. Bo ten ekstrakt to swoje na całą mapę. O kurwa, ktoś tu idzie. Niedobrze. Po prawej stronie biegają. A do ekstraktu jeszcze trochę czasu. Jak mi tu trójka wparuje, no to raczej GG, nie? Dobra, wyekstraktowałem. Scenka jest zawsze na końcu ekstraktu. Cyk, 19 minut trwało. Tu jest mój team. Tutaj ile wyniosłem? 375k. No i tyle, i teraz mogę sobie po prostu to poprzenosić do Stasza. Tutaj oczywiście dostałem expa, na każdym levelu odblokowujemy różne rzeczy. Weapon unlocked. I teraz tak, tutaj mogę sobie misję oddać, bo zrobiłem. Cyk. Dostałem expa, 11 level. Czy odblokowałem kolejne rzeczy. I dostałem kolejne questy. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tutaj jeszcze jakiś questik. No i co? No i tak to wygląda. No teraz jak w każdej tego typu gierce po prostu. Sprzedajemy sobie lucik na nowo, się girujemy jakieś tam ammo i tak dalej. No i... i lecimy. Kolejną giereczkę, nie? Także tyle.